Dnia zza rogu wyszedł kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. To przecież oczywiste. Z jednego samorodka mogę wybić wiele monet. Są tak dobre, że nikt nie zauważy różnicy. Ile monet dasz mi za samorodek? Nie znam cię za dobrze, ale dam ci cenę jak dla przyjaciela. Za samorodek dostaniesz... 10 sztuk złota. Umowa stoi. Nie, to normalna cena. Myślałem, że to cena dla przyjaciół. Bo tak jest. Wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi. Co wiesz o kruku? Nie uwierzysz w to. Widziałem, co robił w krypcie. Mamrotał i wypowiadał dziwne słowa. Powtarzał wszystko wiele razy. Kardimon fatang szatar fatang beliar. Potem z krypty wystrzeliło jaskrawe światło i usłyszałem krzyk. O bogowie, ten głos! Brzmiał niczym ryk końca świata. Kruk z nim rozmawiał. Kruk i ten głos! Nie pamiętam, o czym mówili. Mogłem się ruszyć dopiero wiele godzin później. Możesz jeszcze raz powtórzyć słowa kruka? Pewnie. Gotowy? Kardimon fatang szatar fatang beliar. Pohandlujmy. Oj, 570 sztuk złota. Spróbujemy to zrobić. To co zrobi ten szefu, nie? Strażnik. To niewolnik, niewolnik, strażnik, niewolnik. Powinien być mądrzejszy. Okej. To oczywiście nie możemy powtórzyć tego samego. Ponieważ on już go użył raz. Jak się raz użyje, tu nie ma bata. Nie da się użyć dwa razy. No dobra. Przejdźmy się teraz do Torusa. Kulturarnie. Jakbyśmy mieli nie dość problemów. Ci kopię jak jakiś nóg. To dzisiaj kopię w dzisiejszych czasach. Złoto do tego. Dzisiaj się kopię węgiel. No. Węgiel to moc. Węgiel to siła. Ave non dorim. I coś tam dalej było. Ha ha. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Okej. Jakie piękne niebo. Ale to dobra. Zamilknę. Torus. Hej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Co się dzieje z więźniami? Ich zadanie zostało wykonane. Z tego co wiem, powinni teraz wydobywać złoto. A jeśli spróbują uciec? Bladwin wysłałby za nimi swych strażników. Nie sądzę jednak, by byli aż tak szaleni, żeby próbować ucieczki. Chyba, że... Chyba, że co? Ktoś by im pomógł. Nie znam jednak nikogo dostatecznie głupiego, żeby się na to poważył. Przynajmniej tak długo, jak Bladwin tu jest. Czyli najpierw Bladwina musimy zabić, ale jako, że się tam nie dostaniemy, to pokażę wam pewną magiczną sztuczkę, ale zapiszę najpierw. Ponieważ ta magiczna sztuczka jest bardzo niebezpieczna. Jest tak niebezpieczna, że nie można jej używać na dzieciach. Chociaż nie wiem, czy to jedno ma coś wspólnego z drugim. Ale to szczegół. No dobra. No. Widzicie, Bladun teraz ma tych wszystkich więźniów. A co ich zabija? Pełzacze. Tak? Pełzacze tych zabija. Musimy się ich pozbyć, to Bladun przyjdzie. Hej, poczekaj chwilę. Jakiś problem? Pełzacz. A w zasadzie kilka. Wygląda na to, że trafiliśmy na gniazdo. Dlaczego nie zaatakujemy pełzaczy? Też się nad tym zastanawiam. Strażnicy mają najwyraźniej ważniejsze rzeczy do roboty. A teraz Bladwin kazał mi rozwiązać ten problem. Rozumiem, że nie zamierzasz walczyć z pełzaczami.
A powinienem? Po to, żebyśmy mogli położyć łapska na złocie w tej jaskini? Bladwin i tak zabierze większość. A ja nie zamierzam nadstawiać karku za tę odrobinę, która zostanie. A jeśli ty chcesz z nimi walczyć, proszę bardzo. Tylko nie ściągnij ich tu na górę. Jest coś jeszcze, co możesz mi powiedzieć o Bladwinie? Tak, to chciwy sukinsyn. Sprawdza każdą żyłkę złota i złoże. Dla niego ważne jest tylko złoto. Nas ma w głębokim poszanowaniu. Coś jeszcze? Uważa się za najlepszego. Bladwin nie może znieść nikogo, kto jest od niego lepszy. Oczywiście ja nie poważyłbym się rzucić mu wyzwania. Najlepiej go unikać. Chyba, że naprawdę nie chcesz go wkurzyć. Znaczy, chcę go wkurzyć, chcę go zabić, ale to szczegół. To go nie wkurzę, no. Jak mam wkurzyć martwą osobę? Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, Franco. Chodź tu. Chodź tu. Ich tu jest w pizdu. Okej. Okej. Kurde, ich tu jest trzy dupy. Umieraj, w piekle. Zdychaj, w piekle. Spotkamy się w piekle. Ho. Okej. No dajesz, dawaj na ring. Takim co dajemy radę, a nie umiemy co dać z kamiennymi strażnikami. Co za mikstura, co to? O, szybkości. Co w tym obozie mają na punkcie szybkości? A jest na ring, dawaj. Kiedyś pamiętacie, musieliśmy zbierać ich jaja. Jaja w sensie, że jaja takie co do znoszenia, nie takie co noszą. O, jakie on dziecko. Dobra. Suchary. Coś sucho. Do tego suchara dacie mi puchara, okej? Okej. Lecz się. Co to mamy? Żwaczki pełzacza. Zwój. Mikstura. Zwój. Mikstura. Chodźcie, został jeden, jedyny. Wszyscy twoi bracia czy tam siostry zostali pozabijani. I kolejny poziom jest, picie, jest 20 punktów. Dobra, tu mamy zwój, tu mamy niebieski bez, tu mamy skórzany mieszek. A tam, no dobra, wezmę. Bo to jest ognisty kurzyń. Normalnie kunibale.
Dobra, tu mamy ognisty korzeń. Korzenie są spoko. A nie biorę grzybków, nie chcę ćpać. Tu należy sobie zapisać, bo to też będzie takie jedno, takie fajne coś. No, no trzeba logiczne, że starczy z Bladwinem. Ale to szczegół. Załatwione. Pełzacze są martwe. Bladwin tu idzie. Tego chciałeś, prawda? Zabiłeś pełzacza, żeby ściągnąć tu Bladwina. No, to teraz zrób to, co zamierzałeś. Bladwin, a to tak jakoś tak dziwnie. Tak nie wiem, czy to u mnie drzewina kompa, czy Windowsa, czy hoj wie czego. Chwila. Zabiłeś pełzacze? Dobrze, ja zajmę się resztą. Zjeżdżaj! Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś porozmawiać. Szukam Kruka. Tak. A co Kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś... To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy. Co tu diabła robisz? Już dawno powinieneś gryźć ziemię. Słyszałem to już nieraz. Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów. Ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się twoja podróż. Jak już wspomniałem, szukam Kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. Zabiję cię. Wygrałem każdą walkę. Wszystko się kończy. I tak wygram. Przetrwałem upadek bariery bez najmniejszego zadrapania. Ty i wielu innych. I tak wygram. Nie możesz mnie pokonać. Jestem najbardziej zaufanym towarzyszem Kruka, jego prawą ręką. Tak, to pewnie był jego największy błąd. Ty psie! Dość tego gadania. Pokaż, co umiesz. I tak się spóźniłeś. Kruk właśnie przygotowuje się do otwarcia świątyni. Giń, robaku! Kurde, co ma to pieprzono... Dobra ludzie, ja tu se tak właśnie zaraz wracam. Dobra, że mi się tak wróciło, ja se wróciłem tutaj, jestem już z wami podobno. Dobra, teraz taka... Gdzie on jest? No, tu będzie lepiej, tak. Chwila! Zabiłeś pełza... Nie, musimy o tym... Dobra. Uwaga! Daj z siebie wszystko! Daj z siebie wszystko! Uwaga! Au! Ten był celny. No dobra. Nie chcę się tak po 500 razy walczyć, ja zwrócę go pokona, bo już mam go dość. To ZW.